Jeśli ktoś do tej pory nie zorientował się, o co chodzi, to tu właśnie dobra okazja, żeby zauważyć. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej, a dokładnie prezydium naszej partii wraz ze mną prezes Grzegorz Braun, wiceprezes Włodzimierz Skalik, ja się nazywam Roman Fritz. Dzisiejszym tematem konferencji będzie kwestia protokołu flagowego i jak się to ma do zawieszonych tu i ówdzie w gmachu Sejmu flag obcego państwa. Szanowni Państwo, 19 marca 2022 roku miałem okazję być wówczas w Sejmie i oczom moim ukazał się ten widok, który jest pode mną, za mną, czyli flaga Ukrainy wisząca po lewej stronie, flaga Polski po prawej. To oznacza nic więcej, nic mniej, tylko to, że to kraj pod tytułem Ukraina jest dominującym nad naszą ojczyzną Polską. To samo z drugiej strony drzwi głównych, wejściowych do gmachu Sejmu, a jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce naprzeciwko, na Wiejskiej, w budynku tak zwanym akwarium bądź bunkrem, jak to nazywają, gdzie cała szczytowa ściana tego gmachu w zasadzie jest pokryta flagą tylko i wyłącznie obcego kraju, czyli Ukrainy. Nam nie chodzi o to, żeby kogokolwiek krytykować. Współczujemy ofiarom wojny, ale przecież wspomnijmy parę lat temu, czy Polacy wywieszali na gmachu, czy polskie państwo wywieszało na gmachu swojego Sejmu czy innych urzędów flagi takich krajów jak Jemen czy Syria. Tam też są wojny. Czy Serbia, gdzie w 1999 Belgrad stał się areną bombardowań wojsk NATO. Co więcej, z tymi krajami, które wymieniłem, Polska nigdy wojen nie toczyła i żadnych w zasadzie zaszłości nie mamy. Co innego w kontekście 80-lecia ludobójstwa na ludności polskiej z kresów II Rzeczpospolitej, dokonanego to ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem przez ukraińskich nacjonalistów. Oddaję głos Włodzimierzowi Skalikowi. Szanowni Państwo, oto wycinek informacji, która jest opublikowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest dokument oficjalny rządowy, który jednoznacznie wskazuje miejsce honorowe, właściwe dla gospodarza, dla państwa polskiego, bo chyba chcielibyśmy, żeby gospodarzem w polskim parlamencie było państwo polskie. I drodzy Państwo, gdy wejdziemy na strony rządowe przeróżne, na przykład na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej, odnajdujemy wielką akcję promocyjną Ministerstwa Obrony Narodowej Szanuj flagę jak Wojsko Polskie. Wezwanie ministra obrony narodowej tego warszawskiego rządu Szanuj flagę jak Wojsko Polskie. Również na stronach urzędów wojewódzkich odnajdujemy podstawowe zasady flagowania, gdzie z dużą mocą podkreśla się miejsce honorowe dla symboli. Jest strona lewa, a porządek ich eksponowania będzie postępował od lewej do prawej, czyli miejsce honorowe to jest miejsce z lewej strony wejścia. Drodzy Państwo, na stronie rządowej niepodległa.gov.pl odnajdujemy podręcznik flagowania. Odnajdujemy informacje, że Najwyższa Izba Kontroli w ramach raportu Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej opracowała specjalny podręcznik, który został przekazany wraz z etykietą flagowania do Biura Analiz Sejmowych. Co to oznacza, drodzy Państwo? Po pierwsze, że kwestia flagowania, protokół ten flagowy jest niezwykle ważny. On jest przedmiotem, na dobrą sprawę, wszystkich, przedmiotem publikacji wszystkich istotnych organów władzy państwowej. W związku z tym
odnosząc się do tej sytuacji, skoro tutaj na miejscu honorowym, na miejscu gospodarza jest flaga Ukrainy, początkowo myśleliśmy, że to kwestia pomyłki, stąd wielokrotne interwencje, między innymi posła Grzegorza Brauna. Po upływie wielu tygodni i miesięcy sytuacja się nie zmieniła. W związku z tym nasuwa się podejrzenie, że skoro to nie jest pomyłka, a mamy do czynienia z konkretnym reżimem, który powinien być przestrzegany przez Prezydium Sejmu, przez kierownictwo Kancelarii Sejmu. I ten reżim, jak sądzę, jest przestrzegany. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, mamy jasny komunikat. Na tym terytorium gospodarzem jest państwo Ukraina. Jest państwo Ukraina, to jest jasny przekaz. Każdy, kto tutaj wchodzi, nie może mieć wątpliwości, kto jest tu gospodarzem. I w związku z tym, moi drodzy, okazuje się, że nasze apele, uwagi, protesty, konferencje prasowe nie przynoszą rezultatu. Drodzy Państwo, my na jesień tą sytuację zmienimy. Niestety musimy wytrzymać jeszcze te parę miesięcy. My tą sytuację zmienimy. Zmienimy prezydium, bo dzisiaj prezydium w tej kwestii jest nieme. Dlaczego? Ponieważ w prezydium aktualnej kadencji Sejmu nie ma przedstawiciela Konfederacji. Z całą pewnością nie pozostawilibyśmy tą rzecz w milczeniu. I my wymienimy kierownictwo Kancelarii Sejmu, szefowa obecnie funkcjonująca toleruje tą sytuację, akceptuje, że mamy do czynienia z konkretnym komunikatem, że to Ukraina tutaj jest gospodarzem. My tą sytuację, drodzy Państwo, na jesień zmienimy. Poseł Grzegorz. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy na szczytach władzy Rzeczpospolitej Polskiej nie szanuje się prawa, nie szanuje się zasad samemu stanowionych, bo przypomnijmy, że sygnował ten protokół flagowy, ten regulamin, te zasady oflagowania, sygnował aktualny minister obrony Błaszczak, w czasie kiedy zajmował jeszcze stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra bezpieki. Więc Błaszczak podpisał, ale Błaszczak sam nie respektuje, a zespół z nim nie respektują tych zasad wszyscy inni stojący dzisiaj na narodu czele. Mało nie respektują, urągają tym zasadom. Tu sprostuje pan prezes Skalik, powiedział, że prezydium Sejmu milczy, jest nieme. Nie, to byłoby pół biedy, gdyby milczało prezydium Sejmu, jak państwo mieliście okazję wiele razy zauważyć, wszelkie uwagi, sygnały na ten temat odnoszące się bezpośrednio do kwestii oflagowania budynku, terenu Kancelarii Sejmu. Prezydium Sejmu ustami swoich przedstawicieli, marszałka, wicemarszałków potrafi reagować bardzo rozgłośnie, jazgotem, który wszystkich, którzy na takie rzeczy zwracają uwagę, wszystkich, którzy się dopominają zachowanie właściwego porządku, plasuje w kategorii ruskich agentów i podżegaczy antywojennych. Więc, szanowni państwo, mógłby ktoś sądzić, że ten protokół, którego ja tutaj mam jeszcze egzemplarz, kopię, prawda, kolejnych stron, to co trzyma tutaj prezes Fritz, to jest fragment, jedna jest strona z broszury. Tak, o właśnie, tu na przykład flaga Ukrainy, tak jak to powinno być. Więc mógłby ktoś pomyśleć, że się Konfederacja Korony Polskiej zajmuje Michałkami. Tu wojna,
ludzie giną, a my zajmujemy się tym, jaki jest porządek ustawienia flag. Przypomnę, właściwy porządek to flaga gospodarza na lewo od strony patrzącego, a na prawo patrząc od strony masztu flagowego. Tak to się ujmuje formalnie. No więc widzimy, że ten porządek jest zakłócony, że wszystko jest na odwrót i wewnątrz, i na zewnątrz gmachu Sejmu. I mógłby ktoś powiedzieć, w perspektywie tych strasznych zdarzeń, pożogi wojennej, no i w ogóle w perspektywie wieczności, cóż to jest takie trwające zaledwie półtora roku niedopatrzenie? Ale my musimy powiedzieć za Ewangelią, tak? Kto w małym będzie niewierny, temu nie wypada powierzać dużych rzeczy. Kto nie pilnuje zasad, kto nie przestrzega prawa w takich kwestiach, w jakich innych będzie go przestrzegał. Ludzie tacy jak Mariusz Błaszczak, ale tu na tym terenie przede wszystkim Elżbieta Witek, Małgorzata Gosiewska, Czarzasty, Zgorzelski, Kidawa Błońska, czy kogoś nie pominąłem przypadkiem, jeśli w tej sprawie lekceważą zasady wprowadzone do systemu prawa i porządku w państwie polskim, no to czy można mieć zaufanie, że w jakichkolwiek innych sprawach będą o zasady dbali? I czy w szczególności, czy można liczyć na to, że będą na pierwszym miejscu stawiać interes Polski, narodu polskiego, polską rację stanu, bo przecież język dyplomacji jest często językiem bardzo dyskretnie ukrytym, wkodowanym właśnie w pewne rytuały zachowań, kolejność przemawiania, kolejność występowania, uszykowanie nawet i do zdjęcia, do ujęcia telewizyjnego. To wszystko jest język dyplomacji, a w dyplomacji najważniejsze jest przestrzeganie zasad. Jeśli gospodarz sam się nie szanuje, jeśli się degraduje do pozycji, do roli gościa we własnym kraju na poziomie parlamentu, no to cóż, niczego dobrego to nie wróży. Konfederacja Korony Polskiej w półtorarocze tego odkrycia, którego tutaj dokonał pan prezes Roman Fritz wczesną wiosną, czy na przednówku 2022 roku, Konfederacja Korony Polskiej upomina się raz jeszcze bardzo wyraźnie i dobitnie o to, by przywrócić właściwy porządek rzeczy na początek właśnie w wymiarze oflagowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę. Gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od półtora roku przyozdobiony flagami. Pół biedy, gdyby tylko biało-czerwoną, to by było zrozumiałe, ale tu wisi flaga obcego państwa w jawnej i ostentacyjnej sprzeczności z protokołem flagowym. Szanowni Państwo, to są wyjątkowe drzwi. Tędy w każdym miesiącu przechodzą posłowie, tutaj przez te drzwi przechodzą członkowie różnych międzynarodowych, zagranicznych delegacji, dyplomaci, którzy wiedzą, jakie obowiązują zasady w heraldyce. Zauważyłem ten dysonans 19 marca 2022 roku, kiedy to na miejscu gospodarza widzimy wiszącą flagę Ukrainy. To samo jest z drugiej strony tych drzwi oraz jeszcze gorsza sytuacja panuje w budynku zwanym bunkrem bądź akwarium naprzeciwko, gdzie cała ściana szczytowa jest pokryta gigantyczną flagą ukraińską.